Adam Bodnar wysyła wniosek o cofnięcie immunitetu, o usunięcie prawa do posiadania immunitetu do byłego Ziobrysty, czyli pana Wosia. Pan minister Niedzielski dostaje zarzuty przekroczenia uprawnień, a Roman Giertych nie pozostaje bierny i zaczyna atakować Ziobrę, samego Zbigniewa Ziobrę, mocniej niż tak naprawdę Rak, którego udaje, albo może nie udaje, albo ma, nie wiem, ale na pewno Roman Giertych jest mocniejszy niż to, co ma w sobie w tej chwili w Ziobro. Do tego porozmawiamy także o no, pewnym, jakby to powiedzieć, zacytować: Andrzej Duda jest debilem, to tak jakby powiedzieć nic. Jest to cytat z znanego autora, pana Żulczyka, bo jak nazwać człowieka, który mówi, że coraz większa ilość Polaków będzie miała swoje własne samoloty? No i na koniec, szpieg niemiecki, szpieg rosyjski, taka codzienność u Mateusza Morawieckiego, a to dopiero. Tak naprawdę, wtorek w naszej polityce. Ja jestem nawet przekonany, że te wszystkie ataki na fundusz to też są przez niego inspirowane i przez Benasia. Cześć, ja mam na imię Sebastian, i dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę od człowieka, który nie tylko ośmiesza wymiar ośmiesza. No dobra, ośmiesza wymiar sprawiedliwości, człowieka, który unika sprawiedliwości, człowieka, który mówi komisji śledczej, w sumie to ja mam was w dupie, bo wy nic ode mnie nie możecie. Ten człowiek tak naprawdę z jednej strony ośmiesza wymiar sprawiedliwości, ośmiesza koalicję 15 października, ale z drugiej strony doskonale wie, że kajdany, które będą na jego rękach, są już coraz bliżej. I zobaczcie to jego wystąpienie, które pokazuje wyraźnie jego osranie w zakresie tego tematu. Wczoraj też byłem, ale wczoraj też byłem na Podkarpaciu. Wczoraj też byłem na Podkarpaciu. Wczoraj spałem w, w wspaniałych domkach generalnie, dziś też zostaję, dziś mam jeszcze parę punktów do odwiedzenia. Panie redaktor, ja nie jestem do tego, żeby złym ludziom chcieć coś udowodnić. Kubajtek wie, że w tej chwili ważą się losy, czy lepiej jest go aresztować, czy nie. Bo oczywistym jest, że aresztowanie obajka spowoduje, że będzie on bardziej rozpoznawalny, ludzie zaczną go żałować, ludzie zaczną mu współczuć. I dzięki temu obajtek może faktycznie dostać nominację do nominacji, no, może zostać wybrany do Parlamentu Europejskiego, co tak naprawdę wiele w jego sytuacji nie zmieni, bo nawet jak dostanie immunitet, to ten immunitet po trzech miesiącach zostanie mu zabrany, a on dostanie, zostanie osadzony w więzieniu. Natomiast to, że on dzisiaj unika, policji, prokuratury, komisji śledczej, a także wszystkich tych, którzy go ścigają, jest tylko i wyłącznie dowodem tego, że Daniel Baltek jest grubo osrany po gaciach. We wczorajszym materiale, który był na moim vlogu, zastanawiałem się, czy wronki, czy inne więzienie, czy wszyscy pisowcy, którzy będą szli do więzienia, powinni iść do jednego, czy powinni iść do, ilu, do kilku więzień. Oczywiście wy, moi kochani widzowie, wstawialiście informację, że wronki, ale może, możecie napisać mi w komentarzu jeszcze jedną rzecz, czy jest jakiś inny areszt, Więzienie, do którego wszyscy skazani pisowcy powinni trafić. Piszcie mi w komentarzu, który aresz będzie najlepszy dla pisowców i pamiętajcie, algorytm YouTube'a sam się nie nakarmi. Lajkujemy filmy, subskrybujemy kanał. Tak jak powiedziałem w komentarzu, napiszcie mi, w którym pierdlu i czy wszyscy razem powinni pisowcy siedzieć. A dlaczego o to pytam? Dlatego, że dzisiaj Adam Niedzielski, był minister zdrowia. Dostał zarzuty. Prokuratura postawiła mu zarzuty przekroczenia uprawnień. Chodzi o to, że kilka lat temu pan Niedzielski na mediach społecznościowych napisał, iż jakiś tam lekarz wypisał sobie receptę na psychotropy i na leki przeciwbólowe, a, a krzyczał, że ten lekarz, że recepty nie można wypisać. I w ten sposób niby pan Niedzielski udowodnił, że lekarz może kłamie, może nie kłamie, bo idzie do mediów i mówi, że recepty nie można wypisać, a z drugiej strony wypisuje na siebie. Ale jedna rzecz jest pewna. Pan Niedzielski złamał prawo i przekroczył uprawnienia, publikując tajne informacje. Informacje, które są chronione najwyżej, bo to są informacje zdrowotne, zostały opublikowane. I panu Niedzielskiemu, właśnie za takie rzeczy dzisiaj, zostały postawione zarzuty. Roman Giertych, o którym przed chwilą wspominałem, nie odpuszcza. On atakuje z każdej strony, z każdej możliwej flanki, z każdego możliwego kąta, wyskakuje i atakuje Ziobre. I ziobrzystów. Natomiast ja osobiście nie spodziewałem się, że degradacja polskiej sceny politycznej i tego, o czym mówimy, jak mówimy, dojdzie aż tak, zajdzie aż tak daleko. Zajdzie jest tutaj dosyć dziwne, bo mówimy tutaj o kolanie Kaczyńskiego. Rozmawiamy dzisiaj o tym, że jakiś szpital dostał ileś tam milionów z Funduszu Sprawiedliwości, i w tym szpitalu leczył się Kaczyński. I dlatego ten szpital dostał pieniądze, bo leczył się tam Kaczyński. Noż to jest normalnie paranoja, że my dzisiaj zajmujemy się tym, że szpital, którym leczy się jakiś stary, niedołężny albo już z demencją facet, dostaje pieniądze. Nie konkursy, nie legalność, nie to, co powinno się dziać, tylko łap... No dobra, może nie łapówka, ale. Zawoalowana łapu. Ziobro oczywiście się broni, mówiąc, że to jest jakaś tam aferka. ONE chodziło, brało pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś robi pseudo aferę, że pieniądze dostał też wysoce wyspecjalizowany szpital ortopedyczny w Otwocku. Za te środki szpital kupił najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny dla dzieci i światowej klasy roboty medyczne. Oczywiście oświadczenie Ziobry, widzicie tutaj, jest o wiele dłuższe i nie chcę mi się go czytać, bo już mnie nerwy biorą, bo Fundusz Sprawiedliwości nie został powołany do tego, żeby finansować szpitale. Do tego zostało Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia powołany. Wydaliście kasy tylko dlatego, żeby Kaczyńskiego lepiej tam traktowali, a nie tylko. Po to, żeby ludzi ratowali. No, bądźmy szczerzy, Ziobro, jesteś pieprzonym kłamcą i oszustem, który wyciągał razem z kumplami setki milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości nie dla ludzi, tylko dla pisiorów. Taka jest prawda i za to was powinniśmy, nie my, ale Bodnar, Tusk, Giertych i inni powinni was za to rozliczyć, rozliczyć, bo my daliśmy im głos 15 października i oni dzisiaj w naszym imieniu was rozliczają. Roman Giertych nie pozostaje tutaj w ogóle nawet sekundę obojętny. On od razu pisze na swoim Twitterze. Zbyszku kochany, moje adwokackie serce krwawi, gdyż widzę, że przyznajesz się do tego, iż w zamian za reklamy i pieniądze podatników... Spodziewać się, że reklamobiorcy nie będą źle o tobie pisać. To przyznanie się do przestępstwa. Usuń to prędko, oczywiście. Ziobro, dając dziesiątki milionów ONETowi, TVNowi, Polsatowi i innym dużym mediom takim jak Wirtualna Polska, miał nadzieję, że jak się skończy jego panowanie, to te media dalej będą cicho siedziały, bo będą się bały albo wstydziły. Te media dzisiaj tak naprawdę mówią prawdę, bo są do tego powołane. Co więcej, WP, Wirtualna Polska ogłosiła, że 10% pracowników będzie zwolnionych. Dlaczego? Dlatego, że nie ma reklamodawców. Nie ma na przykład 8 czy tam 7 milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Prawda jest taka, że Kowalski, kaleka, Ziobro i wszyscy ci inni wykorzystywali Polskę nie do tego, żeby robić dobrze dla Polaków. Oni wykorzystywali tę Polskę po to, żeby kraść... Okej, okay, przepraszam, może nie kraść ale po to żeby wykorzystywać pieniądze publiczne do własnego celu, w którym było co? Reelekcja w następnych wyborach. Więc brali pieniądze publiczne, żeby je następnie dawać ludziom, którzy na nich będą głosowali. Dla mnie to jest złodziejstwo. Takie coś powinno być rozliczone. Ja nie mówię, że kradli, ale dla mnie takie działanie to jest złodziejstwo ta ośmiornica, która była no ośmiornica kozanostra Kisowska kozanostra, zjednoczono-prawicowa kozanostra, która trwała w Polsce przez tyle lat, była niczym innym, jak tylko i wyłącznie układem mafijnym. W układzie mafijnym też był nie kto inny jak pan Woś, były wiceminister, czy tam minister nawet w rządzie, w rządzie Zbigniewa Ziobry, znaczy w rządzie Mateusza Morawieckiego w ministerstwie Zbigniewa Ziobry. Pan Woś dzisiaj dowiedział się, że właśnie potrafił do laski marszałkowskiej, znaczy nie, że marszałek ma jakąś laskę, żeby była jasność, ale tak się mówi, Czyli do Marszałka Hołowni trafił dzisiaj wniosek o cofnięcie immunitetu panu Wośowi. Chodzi o to, że, no cóż, chodzi o to, że pan Mraz zeznaje, przynosi papiery i przynosi dowody na to, że oni wszyscy w tej solidarnej, zjednoczonej prawicy po prostu garściami kradli i brali pieniądze. I Woś, obok kolejnych, którzy za chwilę się pojawią, jest jednym z tych, Którzy pierwsi mogą stanąć na ławie oskarżonych. I powiem wam tak. Z moich obliczeń wynika, że w chwili obecnej u marszałka Hołowni leży 5-6 wniosków o cofnięcie immunitetu. Ja się pytam, Hołownia, czemu kurwa te wnioski jeszcze leżą u Ciebie? Dlaczego Ty ich nie puszczasz dalej? Dlaczego nie mamy obrad nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, które powinno hurtowo te wszystkie immunitety cofnąć? Nie czekajcie tygodni, miesięcy, bo szkoda czasu. Niektórzy z nich mogą po prostu odejść. Więc działajcie, a nie udawajcie. Andrzej Duda. No, powiedzieć, że Duda, to, to jakby powiedzieć nic. Po, Żulczyk powiedział: Andrzej Duda jest debilem. Moim zdaniem też niewiele powiedział. Bo jak słyszę, co Andrzej Duda mówi na jakimś wiecu, to po prostu mi się nóż, nawet nie nóż. Nie wiem co, ale musicie wiedzieć, że coś mi się takiego otwiera, że nie jestem w stanie pomyśleć. Posłuchajcie tego. Co ten rezydent pałacu namiestnikowskiego powiedział? Będą się rozwijały, bo jeżeli my będziemy się rozwijali i będziemy coraz zamożniejsi, to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale, proszę państwa, będzie miało swoje samoloty. Na początku, jak to słyszałem pierwszy raz, to myślałem, że to jest jakiś deep deepfake. Naprawdę, myślałem, że to jest jakiś fake, który nie powinien użyć światła dziennego. Po chwili, kiedy zacząłem rozmawiać i sprawdzać dalej, okazało się, że ten facet naprawdę to powiedział. Nie wiem, czy wiecie, bo powiedzieć, że ktoś jest debilem, to dzisiaj nie jest niczym takim bardzo pejoratywnym, bo przez 8 lat, kiedy PiS rządził, bycie miernym, biernym, ale wiernym stało się tak naprawdę nobilitacją człowieka. Dlatego powiem wam uczciwie, Andrzej Duda, on nie jest, tak jak Żulczyk mówił, debilem. Andrzej Duda jest prorokiem i wizjonerem, bo Andrzej Duda dzisiaj mówi, kiedy, wybuduje, kiedy wybudujemy CPK, Polska będzie tak bogata, jak Szwajcaria, i co dziesiąty mieszkaniec będzie miał swój samolot. Andrzej Duda już dzisiaj mówi, że musimy dostosować nasze przyszłe prawo. Pamiętacie, kilka miesięcy temu mówiliśmy o konfiskacie samochodów za to, że ktoś jedzie na podwójnym gazie? Proszę dokładnie, musimy wprowadzić konfiskatę samolotów, za prowadzenie samolotu na podwójnym gazie. Co więcej, ze względu. Ze względu, że będzie taki przyrost samolotów, zobaczcie, co się będzie działo pod IKEą i innymi domami handlowymi. Już dzisiaj powinniśmy wprowadzić pewne restrykcje, że na przykład jednym samolotem do IKEi czy do Osą powinno może lecieć tylko nie wiem 100 pasażerów, żeby nie było tak, że nagle 100 osób z danej wioski przyleci do Wrocławia i postawi 100 samolotów. Lecicie z wioski, zbierzcie się. I lecie jednym samolotem. Powinniśmy wprowadzić takie ograniczenia. Dlatego nie mówmy, że Andrzej Duda jest debilem. Andrzej Duda jest wizjonerem i prorokiem przyszłości. Niestety o przyszłości nie myślał Mateusz Morawiecki, a także Kornel Morawiecki, jego tato, kiedy tak naprawdę wchodzili do polityki. I to, że minister Romanowski w prywatnej rozmowie mówi coś takiego, a po chwili tak naprawdę wychodzi giertyk i pisze coś takiego. Czekam od rana na reakcję byłego premiera Morawieckiego na wypowiedź jego wiceministra sprawiedliwości, w której nazwał go agentem Niemiec i Rosji. No to jeżeli słyszymy takie rzeczy, że jego ministrowie w jego rządzie nazywają jego agentem niemieckim, a jego ojca agentem rosyjskim, to można by się zastanowić, co oni tam robią. Oczywiście nie można odrzucić, że to jest nieprawda. Moim zdaniem to nawet może być prawda, bo Morawiecki był. Przypomnijcie sobie Brauna, Grzegorza Brauna. Który zawsze mówił student na Morawieckiego. Pewno coś w tym jest. Czy Kornel Morawiecki mógł być agentem rosyjskim? Pewno mógł być. Czy my się tego dowiemy? Mam nadzieję, że kiedyś się dowiemy, bo jeżeli ktoś rzuca takie oskarżenia, a jest kolegą Morawieckiego w jednym rządzie, to albo ma dowody na to, albo ma bardzo, bardzo daleko idące podejrzenia, że jego szef może donosić do Brukseli, znaczy nie do Brukseli, do Berlina. W sumie. Ja jestem nawet przekonany, że te wszystkie ataki na fundusz to też są od niego inspirowane i przez Benasiana. To jest jedna klika. po prostu chce zostać liderem na tak jak i no, ruski to, no, Nie wiem, jaki niemieckie, jak albo jedno i drugi. A ojciec jego szefa znów do Moskwy. I oni się spotykają w tej Polsce i wszyscy drenują. Ten był kiedyś cenionym prezesem banku Santanderbanku. Rzucił to wszystko, żeby się zeszmacić za parę srebrników. On rzucił to wszystko nie po to, żeby walczyć o Polskę, tylko żeby się zeszmacić. On chciał się zeszmacić, bo jego ojciec kiedyś się zeszmacił, prawdopodobnie. Ja nie mówię, że tak było. Ale jeżeli ministro, minister Romanowski mówi, że ojciec był Agentem rosyjskim, a Morawiecki jest agentem niemieckim. To znaczy, że jeżeli to jest prawda, to ci dwaj panowie się po prostu zeszmacili nie dla Polski, a dla obcego wywiadu. Ja, ja powiem wam tak: to, że jeden jest agentem, to, że drugi jest debilem, to, że trzeci ma zarzuty, czwarty tak naprawdę traci immunitet, piątego kolano, szósty ląduje gdzieś tam nie wiadomo gdzie to jeszcze nic. Ale wspomnijcie moje słowa, że za chwilę dowiemy się, że Zbigniew Ziobro, lecąc samolotem skądś tam, dokądś tam, musiał międzylądowanie mieć w Albanii, gdzie został skremowany. I moim zdaniem, do niewyjaśnionej śmierci Zbigniewa Ziobry może dojść już niedługo. Na razie, widzimy się jutro, bo jutro kolejne ciekawostki ze świata polityki.